Pan wie, czy to jest. Ale dobrze, bo mamy tutaj pani metrą, mamy dłuższą. Dłuższą listę. A nie to proszę Państwa, zapisujemy. Terminy sesji i komisji. Tak jest. 33. sesja Rady Ministrów 8. 21 listopada, godzina 18. 21 listopada, godzina 18. 33. sesja Rady Ministrów. Czy dalej nie może ten sesji grudniowej? 19. Wigilię. Proszę Państwa, posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji. 12 listopada, godzina 18. 12 listopada, godzina 18. Komisja Rozwoju i Innowacji. 5 listopada, godzina 17. Posiedzenie Komisji Informacji, Promocji i Dialogu Społecznego. 5 listopada, godzina 17. Komisja Informacji. Komisja Polityki Społecznej też 5 listopada, godzina 17.30. 17.30 polityka społeczna. Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji zwołuje komisję na 14 listopada, godzina 18.30. Tak, jest zmiana. Godzina 17 jest to komisja wyjazdowa. 14, o godzinie 17 w specjalnym ośrodku. Godzina 17, tak? 17 w specjalnym ośrodku szkolnym. Proszę Państwa, godzina 17, 14 listopada. Na prasę. Ja do skierunku. 64. Pan Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa zwołuje komisję na 15 listopada, godzina 18. 15 listopada, godzina 18, Komisja Planowania Przestrzennego. Komisja Infrastruktury, Panie Przewodniczący, godzina 17.30 listopad, ale zwołujemy na... No, pomyłkę nie zdążyliśmy na... Dobrze, czyli Pan zdąży... No, nie możemy mieć 30 października. No, zdążymy na pierwszy, na pierwszego października. Komisja Infrastruktury. Wyjątkowo. Poniedziałek. Komisja Praworządności 20 listopada, godzina 18.30. 18.30, 20 listopada, Komisja Praworządności. Proszę Państwa, dyżury w dzielnicy Rady. Mamy tak. 5, 12, 19, 26. A ja 5 Pan Mieczysław, tak? Pani Ula 12. 5 i 11. Jeszcze zostaje 19, 26. Jak pan woli, to proszę podać to dane do roku. 26 pan Waldemar. I zostaje 19 jeszcze. Pan Tomasz już mega. 19, tak? 12. 12 też. Dobrze. Czyli zostaje jeszcze 19, proszę Państwa, do wykorzystania. Sprawozdanie z realizacji planu finansowo-rzeczowego, trzeci kwartał. Państwo macie przed sobą. Pismo w sprawie opracowania studiów. Panie Bogdanie. Z Biura Planowania Przestrzennego. Nawiązałem do pisma z dnia 24 września 2012 roku w sprawie stanu prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Uprzejmie informuję Pana, to pismo
studium jest w trakcie przygotowania. Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom mieszkańców Krakowa, mając jednocześnie na uwadze żywe zainteresowanie problematyką zagospodarowania przestrzennego na szczeblu lokalnym, UMK zamierza przeprowadzić cykl spotkań z radami gmin pomocniczych. Spotkania te będą miały charakter pozaproceduralny, nieprzewidywalny przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A jej celem będzie przybliżenie społecznościom lokalnym zagadnień przestrzennych, specyficznych dla ich miejsca zamieszkania i przygotowanie do dalszych formalnych etapów procedury, takich jak wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu oraz składanie uwag do projektu tego dokumentu. Przewiduje się, że w końcu października projekt tego dokumentu będzie przekazany Radom i Zarządom Gminy, a po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnień będzie on wyłożony do publicznego wglądu na przełomie 2012-2013 roku. Pragnę zaznaczyć, że opinie tak rad dzielnych, jak i bezpośrednio mieszkańców Krakowa będą ważnym elementem procedury sporządzania zmiany studium, mającym istotny wpływ na końcowy kształt tego dokumentu, a tym samym warunkującym wysoki poziom spełnienia oczekiwań społecznych. Dyrektor Biura Planowania Cieszyna. Dziękuję bardzo. Tu jest pomysł pana przewodniczącego Rady Miasta. Dość cenny, można to również na nasze. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa pisze do nas. Nie umierają ci, którzy żyją w naszej pamięci. Z dobrych przykładów należy korzystać. Dobre inicjatywy warto powielać. Dlatego w ślad za radnymi z Wrocławia postanowiłem rozpocząć w naszym mieście nowy zwyczaj. Krakowski Znicz Pamięci. Tuż przed 1 listopada, kiedy wszyscy Polacy przygotują się do odwiedzin grobu swoich najbliższych i przyjaciół, krakowscy radni ruszą oddać hołd swoim poprzednikom. 29 i 30 października, zgodnie z ustalonym grafikiem, będę wraz z radnymi palił znicze pamięci na grobach naszych kolegów z Rady Miasta Krakowa. Znicz będzie opasany wstążką w biało-niebieskich barwach miasta. Znajdzie się również na nim napis Miasto Kraków pamięta. Przenosząc zwyczaj palenia zniczy z Wrocławia do Krakowa, mam nadzieję, że pamięć o naszych kolegach będzie trwać nie tylko w sercach ich najbliższych, ale również wszystkich Krakowian, bowiem odwiedzać będziemy groby tych, którzy pracowali dla naszego miasta. Chciałbym, by krakowski znicz pamięci objął swoim zasięgiem jak najwięcej obywateli zasłużonych dla Krakowa. Dlatego zwracam się z propozycją do Państwa o przyłączenie się do tej akcji. Niech ci, którzy pracowali na chwałę Krakowa, żyją w naszej pamięci. I niech krakowski znicz pamięci, zapalany na grobach ludzi, którzy dla Krakowa pracowali, ten pamięć symbolizuje. Jeszcze informacje. Znaczy prosimy tutaj, żebyście Państwo też, żebyśmy się mogli wypowiedzieć. My zorientujemy się, bo jeżeli chodzi o te wstążki. Niebieskie, czy jest możliwość po prostu w chwili obecnie jakoś miejsca nie mamy. Znicze to zrobimy tam problemy wstążki. Ale wstążki takie, żeby był jeden symbol miasta, to pani Wanda się zrobi i jutro będzie mieć informację. Jeśli Państwo radni wiedzą, gdzie jest na przykład któryś z radnych dzielnic do pochowania, tak powiem. To prosimy maila gdzieś telefonicznie, bo chcielibyśmy to rozszerzyć. Przed wszystkimi świętymi. I kto by chciał jeszcze brać udział w taki akcji? Są teraz te wyszukiwarki, więc może próbuję w ten sposób znaleźć, ale... Odnośnie informacji, czas, zagrożenie pani znaczy, ja wszystkim razem wrzuciłam do skrytki taką informację, informacja, która jest prowadzona przez z inicjatywy Wydziału Informacji Promocji, Turystyki i Promocji Miasta. Taka akcja nie lekceważy czas zagrożenia. Często zdarzają się teraz w procesie tym rzeczy zaczadzenia. I jest, jeśli ktoś z Państwa chciałby dać wspólnot albo takiej spółdzielni mieszkaniowej, czy jeszcze gdzieś taką informację przekazać, to proszę mi to zgłosić, ja zrobię jeszcze kopię i Państwo zabiorą, żeby zanieść, żeby oni też tam do swoich mieszkańców. Na naszej stronie internetowej już ta informacja jest. W najbliższym kurierze, który będzie w listopadzie, tyle ma się pojawi. Natomiast gdyby ktoś z Państwa chciał jakieś spółdzielnie mieszkaniowe, czy gdzieś jeszcze indziej, to proszę powiedzieć, jak przygotuje
się egzemplarzy i Państwo będą mogli to zabrać. Na tablicę to już dałam, Państwo radni to są. Ale żeby to powiesić praktycznie. No, żeby to powiesić. Żeby na tych tablicach wisiało coś, bo na niektórych, mogę powiedzieć, nie wisi prawie nic. A nie będę mówić, ale ten, kto się opiekuje tą tablicą, to wie na pewno. To może wisieć parę miesięcy, bo jest aktualne cały czas. Jest aktualne do kwietnia. Już. Ostatnie zaproszenie. To jeszcze zaproszenie pana prezydenta i pana przewodniczącego rady na obchody 94. rocznicy wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej. Jest tu problem, jak to się chciał zapoznać. To znaczy 31 października. Program jest wyjaśniony. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Pan Dominik i pan jeszcze.